Mecz rozpoczęli piłkarze Realu Madryt. Blisko już do bramki. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zobaczymy ich w ustawieniu 5-2-3 z dużym naciskiem położonym na grę obronną. Zagrają co prawda systemem z pięcioma obrońcami, ale część z nich, zapewne boczni obrońcy, będzie musiała przejąć ciężar gry w środku pola i wspierać akcję ofensywną. Sisto! Niesamowicie to obronił! I będą mieli rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Mogą teraz skarcić rywali. Faul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Hernandez. Bas. Johnny. Luka Modric. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Hernandez. Iago Aspas. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Modric. Wciąż Modric. Ronaldo. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Toni Kroos. Karim Benzema. Uderzenie Benzema. Rzut rożny dla Realu Madryt. Z rożnego dośrodkowuje Toni Kroos. Strąca piłkę. Modric. Karim Benzema. Casemiro. Karim Benzema. Sergio Ramos. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Hugo Mayo. Hernandez. Dobra pozycja do oddania strzału. Casemiro. Wymiana podań między dwójką graczy. Daniel Bas. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Karim Benzema. Czy po tym strzale będą prowadzić? Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Królewscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Toni Kroos, rzut rożnego w pole karne. Za wysoko uderzona piłka, zmarnowana centra. Marcelo. Casemiro. Benzema. Karim Benzema. Modric przy piłce. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Jest coraz bliżej bramki. Nieudana akcja. Luka Modric. Przeciwnicy przejęli. Iago Aspas. Hernandez. Robi się niebezpiecznie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Johnny. Próbują uśpić czujność rywali, klepiąc piłkę bez końca między sobą. Pablo Hernandez. Hernandez! Niesamowicie to obronił. I za chwilę wznowienie gry od rzut rożnego. Piłka do środka. Cabral! Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Luka Modric. Gareth Bale. Królewscy wyprowadzają atak. Rezultat do przerwy 0-0.
Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Hugo Mayo. Blisko pole karne, może strzelać. Zatrzymany atak. Asensio. Benzema musi to trafić. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Johnny. Pas. Marco Asensio. Pokonuje z piłką kolejne metry. Isco musi to trafić. Ale piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Dobre podanie. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Już blisko pola karnego. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Daniel Bas. No, strzela! Strzał, ale prosto w rywala. Rywal naciska. No, piłkę odebrał i stracił. Może stąd strzelać! Luka Modric. Bas. Blisko pole karne. Odegrał ponownie piłkę. Próbował, ale nie udało się. Przy piłce Ronaldo. Zostawił za sobą trochę boiska. Casemiro! Co to była za interwencja? Trener decyduje się na zmianę. Wrzutka w pole karne. Marcelo! Gol! Wreszcie doczekaliśmy się bramki w tym meczu. Długo to trwało. Do końcowego gwizdka nie pozostało dużo czasu. Nie wiem, czy to nie będzie jedyna bramka w tym meczu. No, kopnięcie z voleya. Bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Iago Aspas. Robi się niebezpiecznie. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Dobrze antycypował intencję podającego. Iago Aspas! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Wybrali krótki wariant rożnego. Radoja! Dobra obrona na Basa. Cristiano Ronaldo. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Luka Modric. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Marco Asensio! Real Madrid będzie miał szansę z rzutu rożnego.
Ronaldo. O, nie wyszło to wybicie. Varane! To był bardzo dobry strzał, ale jeszcze lepsza obrona. Gdyby to weszło, byłoby już po meczu. Emocje w końcówce tego spotkania mamy zapewnione, bo jednobramkowe prowadzenie to nie jest wystarczająca zaliczka. Asensio, dobrze udało się przeciąć to podanie. Nieudana akcja. Strzela Karim Benzema. Koniec spotkania. Jestem pod wrażeniem przy...